Witamy w kolejnym odcinku Połączmy się na sportowo i tego, co chcemy do Państwa przekazywać, informacje. Znowu ze mną osoby specjaliści ze Sporto Clinic, pan doktor Paweł Skowronek, dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Tydzień temu rozmawialiśmy, jak nie bagatelizować spraw związanych z sygnałami, które mogą mówić o pierwszych stadium doprowadzania nas do kontuzji, to dzisiaj może porozmawiajmy sobie, jak unikać już tych kontuzji, albo jak, co robić, aby właśnie ich nie było. Tak, no to jest z jednej strony bardzo proste pytanie, a z drugiej strony trudne. Tak. Każdy z nas oczekuje szybkich efektów i szybkiego powrotu do sprawności, do sportu i do, można powiedzieć, dużych osiągnięć. Jak uniknąć kontuzji? Myślę, że w pierwszej jakby etapie trzeba sobie poukładać w głowie nasze priorytety, co my chcemy osiągnąć, że chcemy uprawiać sport, chcemy mieć dobrą kondycję, czuć się dobrze, zakładamy sobie jakieś cele i one muszą być celami realnymi. To, co obserwujemy w tej chwili... Ambitnymi, ale nie na wyrost. Nie na wyrost, dostosowanymi do swoich możliwości. To, co obserwujemy, no w tej chwili mamy różnego rodzaju, prawda, możliwość monitorowania tych treningów, zamieszczania na Facebooku. Jest oczywiście mobilizacja, czy wzajemne wspieranie jest ważne, bo to mobilizuje każdego, bo jest brzydka pogoda, albo jest gorąco, albo nie chce mi się, ale ktoś mnie mobilizuje ale do wyjścia. Ale też czasem nadmienna rywalizacja. Tak, tak. No, kolega sąsiad przebiegł 40, to ja w tym tygodniu, to ja zrobię 50. Prawda? Więc takim pierwszym jakby etapem uniknięcia kontuzji to jest poznanie swoich możliwości i realnych celów, żeby one nie były po prostu założeniem, że dzisiaj robię tyle, jutro tyle, pojutrze tyle i mam to na kartce zapisane i padnę, ale zrobię to. To jest nie do końca dobre podejście, i myślę, że to właściwe przygotowanie jest istotne. Z punktu widzenia medycznego takiego przygotowania mamy jakby dwa aspekty. Aspekt wydolnościowy organizmu, czyli odpowiednie przygotowanie do długotrwałego wysiłku i ono powinno też być stopniowe i wzrastać, prawda, z każdego dnia czy tygodnia na tydzień. Drugie to jest przygotowanie naszego narządu ruchu, czyli mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych i tak dalej. To jest dosyć istotne, dlatego że czasami to, co my obserwujemy, mamy pacjentów, którzy są świetnie wydolni, że tak powiem, krążeniowo, wydolnościowo, natomiast no, mają różne dolegliwości i zespoły. Ograniczenia, takie powiedzmy rzeczy, które przeszkadzają nam znowu ładnie, czy dobrze biegać przede wszystkim. Dolegliwości bólowe, ograniczenia ruchomości, które wynikają z tego, że w pewnym sensie te nasze stawy, mięśnie, ścięgna nie nadążają trochę za tą wydolnością. I to ludzi denerwuje, bo kurczę, jak ktoś mówi, no przebiegłem 20 km, dobrze się czuję, no mógłbym jeszcze biec spokojnie, jeszcze 20, ten maraton bym przecież... Tylko nogi nie mogę podnosić do góry. Nie mogę nogi, bo mnie kolano boli, bo mnie staw skokowy boli, bo mięsień, bo coś mi tu przeskakuje i to jest denerwujące. I tutaj trzeba pamiętać o takich dwóch rzeczach, że nie każdy z nas będzie olimpijczykiem. Nie każdy. Tutaj mamy olimpijczyka i wiele kolegów pewnie nie zostało olimpijczykami. Czy wyczynowe sportowcy, nie dlatego, że nie mieli chęci czy jakichś możliwości, tylko nie mieli możliwości takich biologicznych predyspozycji. Każdy ma jakąś predyspozycję do sportu. To, że kolega biega maratony, czy kolega ćwiczy crossfit, to nie znaczy, że dla mnie ten sport będzie sportem odpowiednim. Może będę lepszy w innym sporcie. Więc to jest dosyć istotne, żeby sobie jakby zdawać sprawę i realnie stawiać cele. To przygotowanie takie, no, można powiedzieć, mięśniowe i więzadłowe, ono musi w pewnym sensie zaadaptować, zahartować nam i chrząstkę stawową do dużych obciążeń, bo ona się czasem... Wykonywać to stopniowo. Stopniowo. Ona się też przystosuje. Czy odpowiednie, prawda, rozciąganie, co jest kluczowe, dlatego że w trakcie treningu, w trakcie biegania mięśnie zwiększają swoją objętość i relatywnie one się skracają, czyli tam, gdzie są przyczepy do kości, ścięgien, mięśni,
działają bardzo duże siły, większe niż normalnie. Jeżeli my się nie rozciągamy, no to one z czasem się w pewnym sensie skracają. Tak, i później bardzo łatwo o uraz, podbiegnięcie, ktoś mówi, no usłyszałem trzask, doszło do uszkodzenia czy mięśnia, czy ścięgna, no i robi się kontuzja, która już wymaga leczenia czasami długotrwałego, czasami operacyjnego. Sam tak kiedyś robiłem, że raczej te rozgrzewki były takie, a chodźmy już, kończmy już, zimno i tak dalej. Ja, i no, dlatego przestrzegam. Znaczy, rozgrzewka to jest jedno, ale tak. Drugie to jest jakby jeszcze po treningu rozciąganie tak, i tak. W ogóle między treningami. No, znowu troszeczkę inne jest zaplecze wyczynowe sportowców, ale ta odnowa biologiczna, ona jest niezmiernie istotna i ważna i to jest, nie jest tylko kwestia, prawda, odpoczynku jednego czy dwóch dni, ale tam się też coś dzieje, bo jest basen, bo jest rozciąganie, bo jest zmiana formy aktywności. Tutaj też bym chciał... Jakaś yoga, jakieś coś takie pomiędzy róbmy, żeby to było nie zawsze tylko bieganie, ale uzupełniajmy ten trening wszechstronny o taki trening, który powoduje, że przygotujemy się jeszcze bardziej do tego. To jest dosyć istotne i ciekawe, bo okazuje się, że osoby uprawiające na przykład triathlon, gdzie mamy różne dyscypliny połączone, proszę, to generalnie mają relatywnie najmniej kontuzji. Dlatego, że to jest trening bardzo wszechstronny. Różne typy ćwiczeń i to jest bardzo dobre. Samo bieganie, że ktoś biega, prawda, te maratony, to nie jest do końca dobre. Dobrze, że byłby gdzieś rower, jest inny ruch. Róbmy to, ono trzeba, bo nie da się inaczej przygotować na przykład do maratonu, ale czasem można sobie zamienić ten ruch. Tak. Jesteśmy po ciężkim treningu, siądźmy na rower, przepedałujmy godzinkę bardzo swobodnie, odciążymy układ kostny, prawda, układ stawy, ale wydolnościowo w dalszym ciągu będziemy sobie pracować. Czyli idźmy na basen, popływajmy, nawet czasem pula między nogi włożyć i nogi praktycznie nam nie pracują, popływamy trochę więcej na rękach, bo wczoraj nogi nam pracowały na ciężkim treningu biegowym, prawda? No i to są takie, można powiedzieć, kluczowe rzeczy, które dzięki którym możemy uniknąć kontuzji, w odpowiedni sposób się przygotować, no i mieć przede wszystkim przyjemność, satysfakcję, bo zmęczenie jest też przyjemne, no to uwalniają się endorfiny, natomiast już ból, zmęczenie, nieprzyjemne, to są już rzeczy nieprzyjemne. Co chcemy unikać. Nie po to to robimy. Także bardzo fajnie, cieszymy się, że mamy tak osoby z nami ważne, które mogą nam przedstawić właśnie te zależności, te pewne rzeczy, które nie należy unikać. Tak jak tutaj z doktorem doszliśmy do wniosku, że należy zmieniać czasem formę ruchu, aby pewne mięśnie odpoczęły, abyście przede wszystkim zdrowo i bez kontuzji przebiegali kolejne kilometry, pokonywali kolejne odcinki i spotykali się z nami na wspólnych treningach niedzielnych. Zapraszamy. Dziękuję.